Cześć, tu Konrad z Enova 365. Mówię prostym językiem o codziennej pracy z oprogramowaniem dla biznesu. Pokazuję potencjał, jaki niesie za sobą współpraca człowieka z nowoczesnymi technologiami. Pulpit klienta biura rachunkowego to nowoczesna aplikacja służąca do komunikacji na linii biuro rachunkowe – klient. O jej możliwościach oraz funkcjonalnościach będę rozmawiał z osobą, która na co dzień zajmuje się jej rozwojem. Cześć, mam na imię Agnieszka. Pracuję w firmie Soneta, producenta oprogramowania Enova 365 w zespole księgowość. Już od ponad 12 lat razem z zespołem dbam o rozwój i bieżące aktualizacje naszego oprogramowania w obszarze finansowo-księgowym. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci, w związku z czym wolny czas poświęcam głównie życiu rodzinnemu. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie kolejnego zaproszenia na spotkanie z cyklu Airpresso. Będziemy rozmawiać o pulpicie klienta biura rachunkowego, więc na początek myślę, że takie proste pytanie, czym ten pulpit jest? Pytanie jest proste i odpowiedź teoretycznie też jest bardzo prosta, ale jak się okaże za chwilę w rozmowie, zrozumienie tematu może już nie być takie banalne. Tak jakby krótkim zdaniem, pulpit klienta biura rachunkowego to jest taka platforma online'owa, służąca do komunikacji biura rachunkowego z jego klientem. Ale gdybyśmy mieli wejść w szczegóły, tak, jak to działa w ogóle, no bo to nie jest jedyne tego typu rozwiązanie na rynku, to przede wszystkim warto powiedzieć, że pulpit klienta biura rachunkowego to nie jest jakaś zewnętrzna część Enova 365. To jest integralna część systemu Enova 365, na którym pracuje biuro rachunkowe. Jeżeli wybrało ten system, to ma możliwość udostępnić swoim klientom właśnie ten pulpit. Tak? Tym samym klient biura dostaje tak jakby fragment dostępu, tak? Taki częściowy wgląd do swojego środowiska, w którym pracuje księgowy w biurze rachunkowym. Jest to oczywiście takie dojście ograniczone i klient biura może wykonać tylko pewne określone funkcjonalności, a biuro tylko pewne konkretne informacje może tam udostępnić. Użyłaś takiego słowa jak integralność pulpitu klienta biura rachunkowego z całym systemem Enova 365. Rozumiem, że mając na myśli integralność, chodzi o to, że ten pulpit współpracuje z innymi modułami, które Enova oferuje, czyli na przykład z modułem księgowość. Dokładnie tak. I mało tego, jest jego częścią, czyli nie jest to zewnętrzna aplikacja, z którą księgowe obszary Enova 365 wymieniają dane za pomocą jakiejś integracji, przesyłów i tak dalej, tylko to jest po prostu fragment systemu, który jest przeznaczony dla specjalistów, tak, dla księgowych, który udostępniamy osobom niespecjalistycznym. Jasne. Klientom tychże specjalistów. Czyli księgowy pracuje w module Enova 365 księgowość, wykonuje taką pracę merytoryczną i ten kawałek treści z tego modułu, który dotyczy tego klienta, którego obsługuje, wysyła do niego, a klient może zobaczyć ten kawałek właśnie przy pomocy pulpitu. Dobrze to rozumiem? Bardzo dobrze. Agnieszko, wiemy już, czym jest pulpit klienta biura rachunkowego. Skupmy się teraz na jego aspekcie funkcjonalnym. Chciałbym, abyś szczegółowo omówiła, jakie możliwości on posiada, z rozdzieleniem tego na to, co jest dedykowane klientowi, a co biuru rachunkowemu. No to może zacznijmy od klienta. Jasne, tak. To są zdecydowanie takie dwie persony, które używają tego narzędzia. Klient może przede wszystkim pewne funkcje wykonywać aktywnie, a pewne pasywnie, tak? Czyli aktywnie może wprowadzać jakieś dane do systemu, a pasywnie to znaczy, że może je tylko tam przeglądać i odbierać. Wśród takich funkcji aktywnych, taka najważniejsza według mnie, to jest możliwość wystawiania własnych faktur sprzedaży. Czyli stawiam się w pozycji klienta biura rachunkowego, wykonuję jakąś działalność usługową i ją fakturuję, czy nie wiem, czy usługi transportowe, czy fryzjerskie, tak, wystawiam tą fakturę w tym systemie. I co ważne, ta faktura od razu, w momencie zatwierdzenia jej przeze mnie, trafia do biura rachunkowego, czyli omijamy całą tą logistykę dostarczania dokumentów do biura, tak? Czy wysyłania mailem, czy przekazywania, nawet jeszcze się zdarza tradycyjnie papierowo. Czy w zasadzie klient po wystawieniu faktury nic nie musi więcej robić? Tak, z tą częścią. Ta faktura trafia automatycznie do biura. Dokładnie tak. W tej części sprzedażowej, oczywiście. Oczywiście, tak.
Druga taka aktywna funkcjonalność, którą klient biura może wykonywać, to jest przekazywanie tej części kosztowej, tak, czyli wszystkich dokumentów związanych z zakupami. Może to robić na kilka sposobów. Przede wszystkim, tak, pulpit klienta jest dostępny zarówno na telefonie komórkowym za pośrednictwem aplikacji, jak i oczywiście na stronach internetowych. Więc po pierwsze, może takie koszty przekazywać bezpośrednio po otrzymaniu faktury. Nie wiem, na przykład na stacji benzynowej robi zdjęcie faktury, wysyła z pulpitu do biura i ta faktura też już od razu w biurze jest. Może też, jak ma więcej czasu, zgromadził pewne dokumenty sobie gdzieś lokalnie na komputerze w formie PDF-ów, JPEG-ów itd. Może takie dokumenty wysłać przez pulpit w formie załączników. I tutaj się kończy jakby aktywność klienta, natomiast to, co on wysyła, te dokumenty w formie elektronicznej, mogą przejść jeszcze różne etapy w zależności od tego, co biuro jeszcze ma w swojej infrastrukturze. Tak? Może być włączony w ten proces jakiś mechanizm skanowania i odczytywania treści, taki popularny OCR. Dzięki temu taki załącznik, takie zdjęcie od razu trafia do biura rachunkowego już w formie przetworzonej, czyli wszystkie informacje z faktury są przez automat przetworzone i ona jest gotowa do zaksięgowania. Tak? Księgowy oczywiście tylko sprawdza merytorycznie i już dalej procesuje. Jeśli biuro na przykład nie ma żadnych takich mechanizmów skanująco-ocerujących, no to ten załącznik i tak już trafia bezpośrednio do systemu i jest dostępny do księgowego do podglądu i do wprowadzenia danych już bezpośrednio do systemu. Tutaj też jest jeszcze taki wariant współpracy, że klient oprócz samego wysyłania załączników, jeśli się odpowiednio umówi z biurem, dojdą do takiego porozumienia, to może wykonywać część pracy za księgowego, czyli może część danych wprowadzać bezpośrednio. To są bardzo proste dane. Numer dokumentu, informacja o kontrahencie, kwoty z dokumentu. I dla klienta najczęściej jest to bardzo mała praca, a dla księgowego efekt taki dodany jest olbrzymi. Tak? Bo ten taki najbardziej podstawowe wprowadzanie danych już ma zrobione. Więc to były te części takie aktywne po stronie pulpitu klienta biura rachunkowego, natomiast części pasywne polegają na tym, że klient może w pulpicie wydrukować książkę przychodów i rozchodów albo zestawienie obrotów i sald i wykorzystać na przykład w banku albo w urzędzie skarbowym. Może wydrukować różnego rodzaju deklaracje, czy w podatku VAT, czy w podatku dochodowym. Może przeglądać rozrachunki, także te z biurem rachunkowym. Ma też podane miejsce takie, gdzie syntetycznie wszystkie te kwoty podatków ZUS-ów są mu wyświetlone już do realizacji, tak, do utworzenia przelewów. Może też, jeśli się odpowiednio umówi z biurem rachunkowym, pobrać przygotowany plik z przelewami w takiej formie, że od razu je zaczytuje po prostu do banku. Więc to jakby od strony użytkownika tego finalnego, klienta biura. Oczywiście, natomiast mamy teraz biuro rachunkowe, które również korzysta z pulpitu w tej komunikacji z klientem, ale co ono może? Biuro rachunkowe w dużej mierze jest beneficjentem. Tak, dostaje te informacje już, że tak powiem, no, na gotowo i one są, to o czym mówiłam na samym początku, o tej integralności, one już są, ono ich nie zaczytuje, nie zaciąga, nie pozyskuje, one już są w tym systemie, są dostępne dla wszystkich, którzy mają dalej pracować z dokumentem. Więc też jakby ten aspekt wprowadzania danych się dla księgowego upraszcza. Księgowy może też świadomie, tak, na przykład decydować, wysyłać pewne informacje klientowi, tak, w postaci zestawień. Mówię tu oczywiście o wysyłce w takim cudzysłowie trochę, bo to praktycznie oznacza, że klika się w Enowie pewien przycisk i w pulpicie klienta dany element już jest, tak? Omijamy całą pocztę i tak dalej. Więc w ten sposób można wysłać na przykład, nie wiem, czy rachunek wyników, czy bilans, czy dowolne zestawienie, które biuro przygotowuje dla klienta. Może też biuro rachunkowe, jeżeli ściślej współpracuje z klientem, uruchomić
mechanizmami workflow taką komunikację z klientem, tak, na zasadzie weryfikacji, tak, kliencie powiedz mi, czy to jest faktycznie faktura, która jest związana z tym i z tym kosztem, tak, czy tutaj wszystko jest merytorycznie poprawnie, jest też taka dwukierunkowa komunikacja. Już trochę o tych benefitach wspomniałaś, natomiast chciałbym, żebyśmy to ujęli w takim jednym osobnym wątku, czyli prosiłbym Cię teraz, Agnieszko, abyś przedstawiła katalog korzyści wynikających z wykorzystania pulpitu klienta biura rachunkowego i znowu zacznijmy od klienta. Tak, tutaj trzeba ten podział jednak dalej utrzymywać konsekwentnie. Przede wszystkim z perspektywy klienta jest właśnie ten dostęp do fakturowania i takie miejsce, jedno miejsce komunikacji z biurem rachunkowym. No i oczywiście też dowolne miejsce, dowolna pora, kiedy potrzebuję, to sięgam i drukuję to zestawienie przychodów i czas, idę z nim do banku. Jest, tak. Tak, czas, no to jest jakby tu naturalnie się przewija. A czas to pieniądz. Oszczędność, tak. Dokładnie tak. Pieniądz i oszczędność też się lubią. Dokładnie. Więc to są na pewno benefity dla klienta. Natomiast już sama przejdę tak, płynnie dla do tego. Biura, proszę. Dla proszę. Biura. Może nie jest to obiektywnie najważniejsza korzyść, ale biuro, które udostępnia swojemu klientowi takie narzędzie do samoobsługi, w pewien sposób, nawet jeśli to jest małe biuro, tak, początkujące czy nie będące częścią jakiejś sieci, buduje w ten sposób taką pozycję nowoczesnego biura. Tak? Czyli wychodzi do klienta, oferuje mu dostępy, takie oczekiwane oczywiście przez współczesnych klientów, mobilne. Ułatwia mu pracę. Tak. No i ten czas i oszczędność oczywiście. No i tak też kolokwialnie mówiąc, więcej czasu na merytorykę, tak, a mniej na odbieranie telefonów. Rozumiem. Tak? No bo tak jak też wspomniałaś, część rzeczy klient może sam wykonać, tak, więc biuro tak zyskuje trochę czasu właśnie na tą pracę, nazwijmy to merytoryczną. Dokładnie. Tak. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie informacji dotyczących funkcjonalności, jakie oferuje pulpit klienta biura rachunkowego. A zatem przejdźmy do podsumowania naszej rozmowy. Pulpit klienta biura rachunkowego to nowoczesna aplikacja służąca komunikacji na linii biura rachunkowe klient. Można z niej korzystać za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony z systemami Android oraz iOS lub poprzez przeglądarkę internetową.